Mebli ogrodowych nigdy za mało, dlatego dziś pokażę Wam, jak zrobić ławkę ogrodową dla dwojga ze stolikiem. Zobaczcie. Do tego sposobu będę potrzebował desek, wkrętów, półki sosnowej, farb oraz parasola ogrodowego. Na początku docinam z desek elementy potrzebne na podstawę. Schemat jak zawsze znajdziecie w opisie pod filmem. W nogach wycinam miejsca na poprzeczki i zabieram się za skręcanie. Najpierw składam boki, a następnie łączę je z dwoma poprzeczkami. Teraz przykręcam do nich podstawy siedzisk i pierwsza część robót za nami. W kolejnym kroku docinam elementy potrzebne na oparcia i siedzenia. Przygotowane odcinki mocuję po kolei do mojej ławki. Najpierw ramy oparć, a później siedziska i oparcia. Z desek pozostało jeszcze wyciąć elementy podstawy stolika. Teraz przymocowuję je pomiędzy siedziskami. Tak przygotowaną ławkę maluję na niebiesko i pozostawiam do wyschnięcia. W międzyczasie z półki sosnowej tworzę blat i podłokietniki. Następnie maluję je na biało, a kiedy wyschną, przymocowuję je do ławki. Pozostało tylko w blacie wywiercić otwór na parasol i całość ustawić w odpowiadającym nam miejscu. No, w tak pięknych okolicznościach przyrody i ten niepowtarzalnych. No po prostu przyjemnie sobie posiedzieć na takiej ławeczce. Wykonajcie ją sami.